Uprośćmy wyrażenie. x do sześcianu do potęgi czwartej, pomnożone przez x do kwadratu do potęgi piątej. Skorzystamy z własności zwanej potęgowaniem potęgowania. Jeśli mam x do potęgi a i podnoszę go do potęgi b, to podnoszę x do potęgi a razy b. Zobaczmy, jak to działa. Nie na tym przykładzie, lecz prostszym. Powiedzmy, że mamy x do kwadratu i podnosimy to do sześcianu. To oznacza, że trzeba trzykrotnie pomnożyć x do kwadratu przez siebie. Wygląda to tak: x kwadrat razy x kwadrat razy x kwadrat. Biorę x do kwadratu i podnoszę do sześcianu. A co zrobić z tym? Są dwa sposoby. Przy tej samej podstawie w iloczynie można dodać wykładniki. Czyli będziemy mieć użyję tego samego koloru x do potęgi 2 plus 2 plus 2, inaczej x do potęgi 3 razy 2 to właśnie jest 3 razy 2. Mamy więc x do potęgi 6. Pewnie spytacie, sal, dlaczego dodajesz te wykładniki? To, co jest tutaj, możemy zapisać jako x razy x razy x razy x. Każde x kwadrat wezmę w nawias. Jeszcze x razy x. x pomnożony przez siebie 6 razy. x razy x razy x razy x razy x razy x. To właśnie jest x do potęgi szóstej. Dlatego można dodawać wykładniki. Zastosujmy tę własność do naszego wyrażenia. Na początek weźmy x do sześcianu i jeszcze do potęgi czwartej. A to jest x do potęgi 3 razy 4, czyli x do 12. Pomnóżmy to teraz przez x kwadrat do potęgi 5. To jest po prostu x do potęgi 2 razy 5, czyli x do potęgi 10. Podstawa jest ta sama, więc zwyczajnie dodajemy wykładniki. Całe to wyrażenie jest równe, wyrażenie jest równe x do potęgi 12 plus… 10. 10, a po wykonaniu dodawania x do potęgi 22. Zrobione.